Czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja, czyli AI, i jakie korzyści płyną z jej wykorzystania w biznesie? Kim jest Einstein, i nie chodzi mi tutaj o Alberta Einsteina, i co wchodzi w skład naszego Einsteinowego portfolio? Słyszałeś już o generatywnej sztucznej inteligencji lub Einstein GPT? O wszystkim tym opowiem w piątym odcinku Salesforce na Wyciągnięcie Ręki. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest Salesforce na Wyciągnięcie Ręki, koniecznie obejrzyj film wprowadzający do naszej serii nagrań. Została ona stworzona przez zespół Salesforce specjalnie dla polskiej społeczności. Zatem zaczynamy. Czym jest sztuczna inteligencja, czyli w skrócie AI? Jest to dziedzina nauki, która skupia się na szkoleniu maszyn do wykonywania zadań zwykle wykonywanych przez ludzi. Zasadniczo sztuczna inteligencja umożliwia maszynom automatyczne rozumienie, analizowanie i uczenie się na podstawie danych. Następuje to przy wykorzystaniu algorytmów zaprojektowanych przez ludzi. Maszyny uczą się identyfikować wzorce zachowań i odpowiednio się do nich dostosowywać. Chociaż sztuczna inteligencja jest znacznie bardziej złożona, na razie skupmy się na podstawach i omówmy kilka przykładów. Prawdopodobnie spotykasz się ze sztuczną inteligencją w swoim codziennym życiu, nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Następuje to na przykład, kiedy korzystasz ze swojego telefonu. Aby uzyskać informacje na temat dojazdu do pożądanego celu, Możesz wejść w interakcję z osobistym asystentem, takim jak Alexa czy Siri. Podzieli się on informacjami na podstawie danych GPS. Kiedy będziesz już w drodze i włączysz piosenkę z rekomendacji muzycznych Spotify, doświadczysz AI w akcji. Firmy również korzystają z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, na przykład przy automatyzacji powtarzalnych zadań. Zmniejsza to konieczność ręcznego wyszukiwania informacji i umożliwia dokładne planowanie. Umożliwiają tym samym swoim zespołom skoncentrowanie się na bardziej strategicznej i wartościowej pracy. Dla wielu firm kluczowa jest znajomość prawdopodobieństwa konwersji lub szans na dalsze korzystanie z produktów przez klienta. Teraz nie muszą nic robić, aby takie informacje uzyskać. Narzędzia AI generują je automatycznie. Przez wykorzystanie AI firmy osiągają zwiększoną produktywność. Mogą także obniżyć koszty, zwiększyć przychody i przyspieszyć wzrost. Salesforce od dłuższego czasu aktywnie angażuje się w badania i rozwój naszej własnej sztucznej inteligencji. Nasza firma nie tylko aktywnie wprowadza najnowsze innowacje do całego portfolio, ale aktywnie uczestniczy w rozwoju tej technologii i wpływa na sposób jej wykorzystania w różnych branżach. Bardzo łatwo możesz zorientować się, czy to, z czym akurat masz do czynienia, ma coś wspólnego z naszą sztuczną inteligencją. Po prostu wypatruj Salesforce Einsteina. Pozwól, że przedstawię Ci naszego Einsteina. To właśnie on. Einstein to pierwsza sztuczna inteligencja zaprojektowana specjalnie dla systemu CRM. Jest on jedną z warstw naszej platformy, dzięki czemu wzbogaca działanie wszystkich naszych produktów. Nieważne, czy rozmawiamy o Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Slacku albo jeszcze innym rozwiązaniu. Einstein jest zawsze z nami i sprawia, że nasi klienci pracują w bardziej inteligentny sposób. Na początku możliwości Einsteina skupiały się na tzw. predykcyjnej sztucznej inteligencji. Wykorzystuje ona istniejące dane do generowania sugestii, spostrzeżeń i inteligentnych prognoz. Analizuje przeszłe dane, aby pomóc Twoim pracownikom w podejmowaniu najlepszych decyzji. Wyobraź sobie, że chcesz szybko dokonać sprzedaży. Einstein może Ci zasugerować, co zrobić w kolejnym kroku, aby zmaksymalizować szanse na sukces. Jest w stanie też oszacować poprzez analizę poprzednich transakcji Twoich klientów, co najprawdopodobniej kupią następnym razem. Kiedy Sejsos wprowadził Einsteina w 2016 roku, tak jakby udostępnił organizacjom wsparcie naukowca, który analizuje dane dla każdego członka zespołu. Naszą wizją było stworzenie sztucznej inteligencji, która nie wymaga dogłębnej znajomości kodowania i jest dostępna dla wszystkich użytkowników platformy. Patrząc na wyniki naszych klientów. Było to przełomowe osiągnięcie. Obecnie Einstein generuje 215 miliardów prognoz każdego dnia. Wspiera on wszystkie produkty CRM na platformie Salesforce. Stanowi integralną część naszego klienta 360, czyli pełnego widoku. Wiemy już, czym jest sztuczna inteligencja? Kto to Einstein i gdzie możemy go spotkać? Wejdźmy teraz w fascynujący świat generatywnej sztucznej inteligencji, w którym nasza praca jest przenoszona na jeszcze bardziej zaawansowany poziom. Predykcyjna sztuczna inteligencja uczy się na podstawie istniejących danych, aby przewidzieć przyszłe wyniki. Z kolei generatywna sztuczna inteligencja idzie o krok dalej. Nie tylko przewiduje, ale także tworzy zupełnie nowe i oryginalne treści, takie jak tekst, obrazy, kod, głosy, a nawet filmy. Krótko mówiąc, generatywna sztuczna inteligencja należy do rodziny algorytmów machine learningowych, które przetwarzają ogromne ilości danych z wysoką prędkością. Opiera się na tzw. Large Language Models lub modelach podstawowych które są sieciami neuronowymi wykorzystującymi techniki uczenia maszynowego. Te LLM -y składają się z miliardów parametrów, co czyni je bardziej złożonymi niż tradycyjne modele. Ze względu na tę złożoność, sztuczna inteligencja może absorbować ogromne ilości informacji, uczyć się i rozumieć złożone relacje w zbiorach danych. Podobnie jak ludzki mózg, generatywna sztuczna inteligencja naśladuje nasz sposób myślenia i uczenia się. Czerpie inspiracje z przykładów i informacji zwrotnych, aby tworzyć nowe i innowacyjne treści, demonstrując niesamowity potencjał AI. Jeśli jeszcze się tego nie domyśliłeś, wytłumaczyłam, czym jest generatywna sztuczna inteligencja, żeby móc ci w końcu przedstawić moje ulubione oblicze naszego Einsteina, czyli Einstein GPT. Einstein GPT wykorzystuje rozbudowane modele językowe oparte na danych klientów do generowania nowych treści. Ułatwia to pracę i ostatecznie zwiększa produktywność użytkowników platformy Salesforce. Niezależnie od tego, z którego naszego produktu korzystasz, Einstein GPT może natychmiast analizować wszystkie dane klientów i dostarcza odpowiedzi, prognozy sprzedażowe i treści. Jest on inteligentnym asystentem, zawsze do Twojej dyspozycji. Jak działa Einstein GPT? Najłatwiej to wytłumaczyć w czterech krokach: Connect, Learn, Generate i Wow. Zaczynamy od Connect, czyli łączenia. Wysokiej jakości dane są niezbędne do tworzenia użytecznych treści. Einstein GPT doskonale radzi sobie z łączeniem zarówno publicznie dostępnych danych, jak i danych o Twoich klientach, które sam zebrałeś. Nie ma znaczenia, czy znajdują się one na platformie Salesforce, czy w innych systemach, z których korzystasz. Gotowe konektory płynnie integrują dane zewnętrzne z Salesforce'em i udostępniają je Einsteinowi GPT do analizy i generowania nowych treści. Kolejny krok to LEARN, czyli uczenie się. Gdy dane są połączone i przechowywane w Salesforce, Einstein GPT może je natychmiast zrozumieć. Korzystając z różnych modeli danych, Einstein uczy się tworzyć pisemne podpowiedzi zoptymalizowane pod kątem różnych sytuacji, ról i funkcji. Jest to również wspomagane przez tzw. Grounding technique która zapewnia wiarygodne odpowiedzi oparte na rzeczywistych danych. Trzeci krok to Generate, czyli generowanie. Einstein GPT rozumie wszystko o Twojej firmie i klientach, co pozwala na generowanie różnorodnych treści e-maili, ofert, tekstów na strony internetowe. Przykładowo, pomaga przedstawicielom obsługi klienta w rozmowach na czacie, telefonicznych i w mediach społecznościowych. Przedstawiciele handlowi mogą z kolei korzystać ze spersonalizowanych wiadomości dla potencjalnych klientów. Jeśli propozycja Einsteina GPT brzmi zbyt poważnie, to nie żaden problem. Z chęcią przygotuje on wersję alternatywną, lepiej pasującą do kontekstu i do sytuacji. Einstein GPT wspiera także programistów. Oszczędzają oni czas dzięki wykorzystaniu automatycznie wygenerowanego kodu. Ostatni krok to woah tego chyba nie muszę tłumaczyć. W sercu integracji AI, danych i CRM znajduje się jeden kluczowy element, mianowicie twoi klienci. Einstein GPT personalizuje każde doświadczenie i wszystkie treści, dzięki czemu możesz im zaimponować i ich zachwycić. Pozostawiasz trwałe, pozytywne wrażenie po każdej interakcji, przez co budujesz silniejsze relacje z klientami. Czego chcieć więcej? Podsumowując, predykcyjna sztuczna inteligencja, której przykładem jest Salesforce Einstein. Wykorzystuje istniejące dane do przewidywania przyszłych wyników i pomocy w podejmowaniu decyzji. Z kolei, generatywna sztuczna inteligencja, taka jak Einstein GPT, idzie o krok dalej i tworzy oryginalne treści. Łącząc sztuczną inteligencję z danymi klientów w czasie rzeczywistym, automatyzacją i CRM-em, firmy mogą zwiększyć swoje przychody i osiągnąć długotrwały sukces. Tym samym dotarliśmy do końca piątego odcinka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami, a my chętnie odpowiemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.